Kacper, chodź tu z kamerą. Ja pierdolę. Przepraszam za wyrażenie widzów. Wytnij. Jezu! A ta ryba jest, myślę, że jedna z większych na akwarii. Ja już ją przez moment widziałem. Siedzi. Ale mamy pecha. Kurde bela. Nie wiem, na którą zajedziemy. Ciągnę ją w miarę normalnie. Nic jej nie mogę zrobić, no bo nie mogę jej nic zrobić. Zrobisz, ale tutaj musiała być do połowy w pysku. Jak... Jest moc. Jest power. Dobra, ale to nie jest, zobacz. 0,40, dobrze, to jest ten hamulec, ta ryba jedzie. Nagrywam? Tak. To 20 kilo z ekofarmy, 20,5. No. Kolacja. Nie było karpia. Tak i liny, nawet nie wiedziałem, tej liny są, patrzcie na to. Ale kozak. Takie te ryby łapczywe, że za grzbiet biorą. Bywa i tak, no. Latająca ryba. Zbierek, aby przechwycić karpia. Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Wakacjone 2022. Jest przyczepka, lecimy na ryby, tym razem na jedno auto. Trochę się pozmieniało względem lat poprzednich, bo wyjeżdżamy o 3 w nocy i będziemy jakoś o 5 godzinie, czyli za 2 godziny. No i nasz skład jest bardzo mały, bo w sumie z chłopaków to tylko ja i Kacper, więc to posypało się trochę. Chodzi o to, że po prostu każdy już jest starszy, już nie mamy tych 15, 16, 17, 18 lat, każdy ma po 20 parę lat. No i niektórzy mają pracę, dziewczynę, inne obowiązki, niektórzy są za granicą. I nie każdy na 7 dni może pojechać. Tylko nam z Kacperem się udało tyle czasu wyrwać. Chłopaki będą dojeżdżać w międzyczasie, więc jakiś czas tam ktoś tam będzie się na filmach pojawiał. Pakujemy się, przyczepka prawie cała zapakowana, samochód też. I lecimy na eko-farmę. Tak to mordy wygląda. Pierwszy raz tak wysoko jest przyczepka, a w sumie z Kacperem we dwóch jesteśmy. No i tam dwie dziewczyny, no i dużego sprzętu nie mają, ale my trochę mamy. Pierwszy raz tak wysoko. No linki to opletliśmy już nie sznurkiem jak zawsze. Ponton na górę, pontonem przykryliśmy wędki i to wszystko. No i co, jazda, mam nadzieję, że dojedziemy, nic tam nie wypadnie po drodze. Ale mamy pecha, kurde bela, nie wiem na którą dojedziemy. Strzeliła nam opona. Teraz trzeba będzie wymienić. Ajajaj. Półtorej godziny później, koło wymienione. Półtorej godziny później, bo trzeba było wracać do domu. Lecimy, godzina chyba już 6:00, 3:00, 4:00 wyjeżdżaliśmy. A mamy już jakoś 6:00 pewnie, 6:00 czy 5:00. 5:00 z kawałkiem. Lecimy na eko. Po kilku przeszkodach udało się dojechać i jesteśmy na ekofarmie Żelechów. Nasz ulubiony cypel numer 3. Teraz trzeba rozładować przyczepkę, znieść to wszystko na dół i powoli się rozstawiać. Zajdzie pewno dobre kilka godzin, ale myślę, że coś tam rozładujemy. Może jakieś namioty rozłożymy, pójdziemy spać na 2-3 godziny, bo prawie cała noc jest przespana. Działamy. Tylko dojechaliśmy na łowisko. Wędek miałem ją wyjmować, bo stoi jakieś 12 godzin, tak? No i teraz mamy. I teraz czekamy z tym wyjęciem, bo jest branie. Ale popatrzymy na szczytówkę. Jeżeli szczytówka się delikatnie ruszy, to ja będę wcinał, tak? Na razie stoi szczytówka w miejscu. Może być tak, że wiesz, lecz albo płoć. Wiem, ale zobacz, ja ją próbowałem tą wędkę teraz zwinąć, bo chciałem ją przerzucić. No. Coś no, skubię. O to chodzi. Ja myślę, że... Siedzi. My jeszcze się nie rozłożyliśmy, a tutaj Piotrek ciąga. Nie ma nic. Nie ma pusty tym razem. No nic bywa. 20 próbował Leszka. No pewnie tak, albo jakaś duża płoć czy karaś. Nie dał rady. Trochę tego jest, jak widać. Trochę tych śmieci, nie śmieci się nabrało. Jest tego sporo. Rozstawiamy się. Przed nami dobre 2 godziny na rozstawienie. Tłumacz, o co chodzi. Kukurydza underkarpata, extra large. Taka pop-up. Pop-up. To tylko tyle, żeby to tak było na dnie w ten sposób.
Nie chodzi, żeby się podniosło, tylko żeby taki wafter z tego wyszedł, bo ta kulka jest tak widzicie mocno zadipowana, tak? W dipie. No i tutaj na właśnie na takie zestawy mam najwięcej wyników, najlepsze wyniki. No. Może być kukurydza, ewentualnie dumbbells pop-up, nie? Dokładnie. Dziesiątka na przykład. Można to dumbbellsem, ale sztuczna kukurydza ma to do siebie, że będzie leżała godzinę, 10 godzin, 100 godzin w wodzie. A, i nic się nie stanie. Nie. A tutaj przy drobnicy, przy jakichś małych rybach, tak, jak są jakieś leszcze, płocie, to żaden pop-up nie da rady tego, nie wytrzyma tego. Te ryby to rozpracują. A tutaj jak zakończymy ten przypon w ten sposób, tą kukurydzą, to fizycznie wiem, że tego mi nic nie ściągnie. Nie rozwali mi to. Żadna ryba tego nie... I odległość dość w miarę taka spora się wydaje mi. No, taki centymetr, no. Centymetr, no. Nie no, bo ten karpie... Nie, bo za blisko nie może być, bo się nie wetnie później. To jest już spora kulka, tak? Aha. I do wody. No i dobra, po karpia. Było branie. Coś z kubie. Raczej nie karp chyba. Słuchajcie, że w trakcie brania ciężarek potrafi nawet o pół metra niżej spać. Tak, tak jest stromo, bo łowimy na skarpie z brzegu. I że on się potrafi zsunąć, dlatego czasami nie ma co wcinać, jakby zestaw opadł całkowicie, lepiej podwinąć do góry, poprawić ten zestaw. Naprężyć. Poczekać na naprawdę takie branie, że będzie widać, że ta ryba jest, no nie? To nie sztuka wciąć na pusto. No tak. Jest branie, opada swinger do dołu, nie, hanger do dołu. Opada, ale sztuka dalej nie pracuje. Ja obstawiam, że... Płotek. Płotka? Tak, no, pada cały czas. Jest płotka. Wow. Tak, no na farmie. No kurde. Jak ona chciała. Mało tego, ona nie jest zapięta. Ale się dziwnie chyba przypięła, nie? No. Bokiem się przypięła. Tak, w okolicy pyska jest zapięta. No. Taka płoteczka ona się po prostu zaczepiła o. O haczyk. O ten haczyk. No dobra, zawsze coś. No. Na ekofarmie zawsze coś udaje się znaleźć, no i teraz znalazłem podbierak. A ja znalazłem dwa ciężarki. A ty dwa zestawy chyba nawet. No. Dwa zestawy, no. Na ekofarmie jest tak, że jak jest brak kasy na sprzęt, wystarczy, że... Przejść się, poszukać po stanowiskach i coś jest. Albo pociągnąć trochę pod niej. Tu nas już dwa razy wędki znaleźli. No. Nic, może jak będziemy na pontonie pływać, to jakieś szczupaki. 3 lata temu znalazłem 20 metrów markerów. O. No. Czas na przygotowanie miksu zanętowego do wywózki, potem może i do łódki, jak fali za bardzo nie będzie. Na razie z pontonu, potem jak fali wiatru nie będzie, to pewno będzie z łódki. Użyję 0,5 kg miksu do PVA, który też nadaje się jak najbardziej do łódki, czy do zwykłego nęcenia, gdy pływamy sobie. Użyję sobie paletu 2 mm truskawka. Oraz po garści całych kulek i reszta kulek będzie skreszerowana w kreszerze specjalnym, więc sobie sypę i je kreszerujemy, wysypujemy. Tak samo z bananem, na razie cytrus i banan lecą w ruch i kilka puszek kukurydzy z grochem. Tam jeszcze marchew jakaś jest. Niestety albo stety, może Ambro na to zareaguje. W każdym razie kukurydza, groch i trochę marchwi. Taki niezbyt gruby miks. PV-ki też się robią, no ta bardzo fajna, długa, ale no fajna, sztywna. No. Więc to i kilka mniejszych zrób, kilka większych, kilka mniejszych. Dobra. Teraz tylko wymieszać. Założyć przynętę na włos. Bierzemy ponton, dipera, lecimy sądować i wywozić zestawy. Jakoś dużo sypać nie będę. Kilka takich chłopatek pod zestaw. Czas na wywózkę, jedna wędka wywieziona. Pozostały jeszcze dwie. Na jednej wędce jest metoda i slice niles morwa, lekko ucięta. A na dwóch pozostałych wędkach normalne, klasyczne zestawy karpiowe z PV-ką.
nowe wózki PV-ki. Teraz specjalnie nie powinno się używać, bo sobie nęcimy miksem, ale na pewno to nie zaszkodzi. No ale konapręż, lecimy dalej. Używam ciężarków 150 gram do 200 gram, to jest Aquafarma, głęboka woda. Czasami na 100-120 metrów wozimy. No i to jest, no akurat ten zestaw mam na 4 metrach głębokości. A, trzymaj. Nie wiem, czy to widać, ale zestaw mamy położony na mega ławicy dużych i średnich ryb. No i żeby całą łowicę tych ryb znaleźli, zestaw jest właśnie już zarzucony po 5-6 łopatek. Zobaczymy, czy coś będzie. Kasper już zestaw swój położył obok markera. Ile łyżek? Dwie łyżki. No to ja dawałem za 4-5, ale ja mam, może z 6 dałem, ale ja mam mniejsze łyżki. Czekaj, musisz przełożyć sobie. Dobra. Zawracamy. Wywózka. Kasper wszędzie pelet plus popek, tak jak było wspominane wcześniej. Ten pelet jest już prawdopodobnie w sprzedaży. Złoty pelet. Wszędzie prawie działa. No i tutaj niedaleko brzegu jeden zestaw przy samym lesie. Ile metrów tutaj? 6. 6 metrów, czyli taka w miarę głębsza woda. A tamte? Markery na ilu? Na 3,5. Na 3,5, aha, czyli masz tutaj, masz na głębinie i masz na płytkiej wodzie. No możesz kłaść zestaw chyba, tak? Nie, no biorę tego markera. A, przesuwasz? A, dobra. Jest i u mnie ryba. Jest leszcz. Tak, jest kilogramowy, nie więcej. Na nowość to jest Slice Snails. Trochę poprzycinane. Taki podleszczak. Na metodę. No nawet taki w miarę okej. Okay. No, dla dwóch osób na kolację wystarczy. Tak, na dwóch osób na kolację by wystarczyło. Odpinanie w wodzie, pierwsza moja ryba. No, morwy skusił się. Dobra, sam się odpiął. Jeszcze może tylko pokażę raz. Taki leszczu. No myślę, że tych leszczy trochę będzie. Ale my chcemy karpia. Dobra. Poszedł. Ona będzie brać jakiś czas. Czas na śniadanie. Dzisiaj nie mamy kucharza, naszego Grześka, ale mamy kucharkę, czyli coś tam będzie do jedzenia. Na śniadanie będą kanapki. Kanapki co? Kanapki smażone. Hej, a teraz czas na konkurs wędkarski, organizowany wspólnie z kanałem Railion Wędkarz. Standardowo, aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować kanał, który wam tutaj się wyświetla, czyli Railion Wędkarz, oraz wejść w film. Ten, który tutaj się wyświetla, wejść w ten film, dać łapkę w górę, napisać komentarz, biorę udział. To jest pierwszy warunek wzięcia udziału w konkursie. Drugi warunek wzięcia udziału w konkursie to wejść na ten mój drugi kanał, który wam tutaj się wyświetla. Rafisz, kanał 2, wędkarstwo i rozrywka. Wejść w podostatni film z łowienia na Ukrainie i też napisać komentarz, biorę udział oraz dać lajka. No i trzeci warunek, no to też subskrybować kanał Rafisz, na którym teraz oglądacie ten film, dać łapkę w górę pod tym właśnie filmem z Ekofarmy, co oglądacie, napisać komentarz, biorę udział. I to są te trzy warunki. Teraz wam przedstawię, jakie są nagrody. Konkurs będzie trwał 7 dni. Konkurs trwa od 26 lipca do 2 sierpnia. Wyniki konkursu będą między 3 a 13 sierpniem. I teraz wam pokażę, jakie są nagrody. Tutaj na tle natury mam rozłożone nagrody. Pierwsze miejsce otrzymuje nagrodę bardzo fajną, bo kołowrotek FL-a karpiowo-federowy, kołowrotek wraz z wędką FL Carp Feeder 2 w jednym, czyli tą wędką, na którą ja najczęściej łowię karpie. Jest to wędka 2 w jednym, możemy ją używać jako federa oraz jako karpiówki. No i ten kołowrotek. No i to otrzymuje pierwsze miejsce. Dalej, tutaj mamy zestaw głównie przynęt zanęt Trafisz. Te przynęty, zanęty, które tutaj widzicie, polecą do miejsc 1, 2, 3, czyli pierwsze miejsce ma fajniej, bo otrzymuje wędkę i kołowrotek. Drugie miejsce otrzymuje po jednym z tych produktów, które tutaj widzicie, czyli po jednej zanęcie Carp Amur, Lin Karaś, kulki proteinowe, marihuana, zioło, wet mix, zestaw testowy dumbbellsów, to leci do pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. No wiadomo, po jednym opakowaniu. Pelet 2 mm wanilia, dalej kulki proteinowe, piwo, które w tym roku fajnie działały na liny, lino to fajnie brały, larwy fioletowo-żółte,
czyli coś też skutecznego na wiosnę. Dalej kulka szprotka, czyli numer jeden na jesiotry. Cytrus, który jest u nas hitem, który się najlepiej sprzedaje, na którego wy najlepsze efekty macie. Oraz matomiarka. Tutaj jest matomiarka, może wam się zdjęcie matomiarki teraz wyświetla. Konkurs trwa do 2 sierpnia. Tak jak mówiłem, trzeba wejść w kanał Railion Wędkarz. Linki macie podane w opisie, w mój drugi kanał. Wejść w filmy, które wam się wcześniej wyświetlały, napisać komentarz, biorę udział, subskrybować te kanały. I wyniki będą między 3 a 13 sierpnia. Zapraszam do wzięcia udziału i teraz sobie zobaczycie zwiastun kanału Railion Wędkarz. Takie te ryby łapczywe, że za grzbiet biorą. Bywa i tak, no. Latająca ryba. Kacper, jak widać, tam markera stawia. Znalazł już pewną miejscówkę, z której prawdopodobnie wpadnie karp albo inna ryba. I teraz trwa ustawianie markera. Zbiera się na wichurę i zaczyna mocniej wiać, coś tam kropić. Każdy się w miarę zaczyna przygotowywać. Kacper dalej jeszcze na wodzie walczy z markerami. Z drugim markerem. Będzie burza, będzie burza. Ja już sobie parasol tam rozłożyłem. Tam dalej dziewczyny sobie namioty porozkładały. Nawet dali już narzutę, czyli plandekę. Jako narzuta. No i co? I można siedzieć. Co tutaj jest nie tak? Ja bym nigdy nie doszedł do tego, co tutaj jest nie tak. I jest pewien szczegół, który też ma wpływ na branie, na to, czy widzimy brania. Tłumacz, o co chodzi? Słuchajcie, no bo nasz teamowy Steve Briggs poszedł spać, tak? Ale kabłonki powinny być ustawione w ten sposób. Żeby... Czemu teraz? Dobra, no. Żeby była ta tutaj linia prosta, czy przy opadaniu, czy przy braniu, ten swinger jest w najlepszej pozycji ustawiony. Także te wszystkie kabłonki do góry, o, w ten sposób. Na przykład przy delkimie, jak byście mieli cały pełny set delkima, to jeszcze są takie klipy zakładane na wędkę, że ta żyłka jest jeszcze tak podciągnięta, że to już jest w ogóle, no każdy najduży karp ma to do siebie, że potrafi takie zrobić 5-centymetrowe podniesienie. Tutaj zobaczcie, tu czułość jest tak ustawiona, jeszcze jak to jest tutaj na dole, no to praktycznie bardzo ciężko jakieś delikatne branie dużej cwanej ryby wyczuć. Jest ryba. Ale najlepsza jest taka akcja, że ta płotka... Ale ją tu wolnęło. Tam było piśnięcie, widocznie ona się zapiła i sobie zobaczcie, siedziała, a ona jest po prostu tak jakby wyszła z pralki. Kucha rotana cała. Albo szczupak, albo ja salne. Może tą wędkę złożę, a ty jak masz żywca, może byś tam postawił żywca. No para, pucha rotana. Zobaczcie, cała. To nie wiem, czy to szczupak zrobił, ale czy... Ale tutaj musiała być do połowy w pysku jakiejś ryby, no. Ona raczej nie przeżyje. Wszystko jest tutaj, praktycznie ona jest... No pucha rotana cała. A były piśnięcia, tam jakieś pojedyncze? Były piśnięcia, ona się pewnie zapięła i czekała, tak? No. Grzecznie na swoją kolej. Ona by nie dała rady pociągnąć pewnie, pewnie by szczupak się pociągnęła. No, także tam szedzą karpiówkę, można zdjąć i spokojnie coś tam spróbować na żywca postawić. Może będzie niespodzianka. Kasper swego rodpoda tak właśnie ustawia, gumowy młotek i do wody mu nie wciągnie, ani nie przechyli. To też jak już jesteś, to zobaczcie, ten klimat tutaj takie zgrubienie. Nie jakieś tam okraczki, bo okraczki to są do łowienia na spławik. Są tutaj te gumki i powinniśmy stosować tylko gumki. To, o, ja tam mam gumowe już. Dojeżdża to wszystko tutaj do tego miejsca, blokuje. Do tego zgrubienia. Nie ma takiej akcji, że komuś kij wpadł do wody, coś tam poleciało, budzi się rano, wędki nie ma, wędkę okradli. Nie, tutaj się nic nie wydarzy. Także to będzie stabilnie rozstawione, jeszcze umocowane, to tutaj się nie ma prawa nic wydarzyć. Teraz ustawianie drugiego rodpoda. Drugiego rodpoda ustawianie u Rafała. Gumki są, są. Żeby ładnie wyprostować, żeby były. Wykorzystamy tą część wyższą. Ja zobaczę tutaj, słuchajcie, jak to będzie ustawić, bo to z tego skypoda raczej nie zrobimy. Ale już Mikado ma takie ustawienie, o, środkowe.
że to będzie... To jest Mikado ARC pod 3 rod. Tak, że tutaj już tych ustawień mamy do... I za nieduże pieniądze idzie go kupić. Dobra, to jest rozstawione na maksa. Teraz tutaj maksymalnie do góry. Chłopaki będą musieli pływać pontonem. Pod kijami. Tutaj ewentualnie jeszcze możemy deszcz do dołu wziąć. O. No i ja też bym sugerował na tym brzegu, żeby tutaj też jakiegoś śledzia z tyłu tutaj przynajmniej zabić. Przymocować. I żeby go przyblokować, ale tak myślę, że teraz będzie ok. Jest to w miarę stabilnie. Po prostu pod ma to do siebie, że nie kładziemy go po prostu, tak jak że rozkładamy, kładziemy. Te nogi, jeżeli będziemy mieli dno jakieś takie... nierówne? Taki brzeg taki trawiasty, to te nogi możemy po prostu tak rozsunąć z jednej, z drugiej strony, że możemy tego poda zakleścić, że on praktycznie bez jakiegoś śledzia się będzie trzymał i się nie ruszy, bo chodzi o to, żeby po prostu przyjść do tej wędki, żeby ta wędka była. Albo ten stojak, żeby nie był w wodzie, no bo to wygląda później śmiesznie. Co działamy? Metoda. Metoda. Tak, pelecik. Rafisha Krill. Przebarwiony troszeczkę tą nawilżaną czarną. Taki no, mig zrobiłeś. Słuchajcie, tutaj położę to w ten sposób. To te największe koszyki, widzę te metody. ESP Extra, czy ten największy. Tu jest taka, o, takie wgłębienie. I ona nam pokazuje, gdzie ma być przynęta, tak? I ten koszyczek nabijamy. No, w ten sposób. I pelet 14. Tak. Które już w sumie niedługo, albo już jest, jak oglądacie filmik na stronie. Teraz foremkę trzeba, o. Przycisnąć, zacisnąć. I gotowe. Piękna prezentacja. Nie ma opcji takiej. Leszcz, płoć, karaś, cokolwiek wchodzi. Pierwszy kontakt ma z tym koszykiem na dnie. Tak, to wystarczy, nawet nie musi się przynęt to interesować. Wystarczy, że koszykiem się interesuje samą zanel, to się zahaczy. Musi jej wpaść do pyska, nie ma innej możliwości. No i dobra, rzut po rybę. Ogólnie mamy tutaj śrucinę i nie mamy kulki popa, bo większość osób myśli w tym, ja tak wcześniej myślałem, że dajemy śrucinę, jak mamy popa, aby za wysoko tego nie podniosło, a tu mamy kulkę tonącą. Dlaczego jest śrucina? No jak karp będzie podchodził, będzie pobierał tą przynętę w ten sposób, to od razu ta śrucina, zobaczcie, jak ona pięknie od razu do dolnej wargi to pozycjonuje. I niezależnie od tego, że to jest kulka tonąca, to będzie tak leżało na dnie, w momencie zasysania karp to pobiera od razu z automatu. Tutaj jest to wszystko do dolnej wargi. Wcięcie do dolnej wargi skierowane, także nawet przy tonących ja tak robię, dużo łatwiej wygenerować to branie, tak? PV-ka jest źle nałożona, dlaczego? Bo słuchajcie, do rzutu teraz jest ok, tak? Do rzutu, ale do wywózki źle. Ale do wywózka. I chodzi o wywózkę, że wtedy ciężarek nie spada z dużą prędkością do wody. Trochę ciężko odpiąć pewnie. I ta PV-ka jest szansa, no trochę ciężko odpiąć, ale ta PV-ka jest szansa, że ona się nam... Powinna być na środku zrobiona, tak? Ten zestaw mógłby się nam w ten sposób poplątać, tak? Przy wywózce... O, łapiemy po prostu taką PV-kę... W środku. W środku, tak, najwięcej, żeby jej złapać. Przy wywózce... O. Teraz to będzie opadało w ten sposób, bo ta PV-ka będzie stawiała w wodzie opór. Nie ma tego uderzenia szybkiego ciężarka, tylko ta PV-ka będzie stawiała w wodzie tutaj w ten sposób. No sumie tak, to się logiczne wydaje. I wtedy to wszystko się niesplątane opadnie, bo co innego... Będzie się oplątywać pewnie naokoło, czy nie? Jak dasz tutaj o... Jakby się tak dało, to by to za szybko wpadło, mogłoby się poplątać. Tak? Nie ma takiej opcji. Jak tak położysz zestaw, to ta PV-ka, ten ciężarek będzie ciągnął ją. Ona będzie stanowiła taką blokadę, żeby to za szybko nie spadło, żeby się nie pokątało, tak? Tutaj Kasper z Szymentki. Kasper jak zawsze łowi tam. Za każdym razem, jak tu jesteśmy, zbliża się chyba burza. Kasper zestawy. Wszędzie złoty pelet tak zwany, bo tak to się będzie nazywało, pewnie już to w sklepie jest. Podbity popkami. Pelet 14 i chyba popki jakieś koło... Pelet 14, 16, nie? Coś takiego. Ciężarki 120 gramów. Ciężarki 120 gramów. Szypon 25 cm. Obciążenie takie około 5-6 cm od haczyka, żeby się idealnie wypozycjonowało. Także wzorowe zestawy dla mnie. I Kasper tutaj. Kasper bierze markera, pokaż markera. Z underkarpia taki marker. Pokaż nam tą końcówkę. Tam się wyrzuca baterię i on świeci w nocy. Kasper teraz będzie sądował sobie dipperem i ustawiał markera. Tutaj sobie Edyta siedzi z wędką na spławik. Taka fajna, mała miejscóweczka. I już trochę ryb wpadło. Właśnie, płocie ukleję. Kilka większych płoci na spławik. Idzie tutaj się wybawić. Tam spławiczek. Na kukurydzę czy na co? Na kukurydzę. Bo robaków nie mam, ale fajnie na kukurydzę biorą. Dzięki. Ten spas. Jest, siedzi. Jakiś sztukówka siedzi.
A to jest les albo płoć. Na pewno nie. Na pewno tak. Myślę, że to jest les. O, zobaczcie jak bije. To jest les. Myślę, że nawet pali. Co najmniej jest kilogram. Wreszcie. A gdzie ta wizmę podbierak? Dokładnie. Jak na lepszą. Nie, to ja patrzę na to, co jest w porządku. Coś fajnego. Mhm. Lin! Lin? Joki! Ale fajny! Ale tutaj! Kurde! Daj go wezmę! Wezmę go ja ci kręcę! Ale fajny. Ale jest lin. No nie, cieniu, ja tutaj mam bliżej. O! Chodź! Yeah, jest! Kurde! No co? Mocne jest! Dwa i pół? Trzy? Nie wiem, zaraz zobaczę. Ale piękny jest ten. Zobaczcie, no jest... No. Takie linie, nawet nie wiedziałem, te liny są, patrzcie na to. Ale kozak. Ten tamten. Jak to się nie widzuje, Piotrek się zawsze sprawdza. No to jest killer, gdzie się nie pojawi, ma najlepsze efekty, czy to kurde nie wiem. Czy ekofarma, czy nie ekofarma, gdzie on nie jest, to ma najlepsze efekty na całym łowisku. Się nie gniewam, że nie złowiłem od rana żadnego leszcza, bo takiego lina było warto poczekać. No. Kurwa, dąży. Taki 50 cm lin, nie ma 52, około 50 jest, ma. Jest. 50. No 50 ma. 50 cm lin, medalowy, brawo, za 2-3 kg. Oczywiście 50 cm lin idzie do wody. Pierwszy raz od 7 lat ty widzę lina. Taki wielkolud poszedł. Coś się spłoszyło gdzieś, no. Coś się płoszy. Lin skusił się na ten zestaw. Więc trzeba szybko powtórzyć, bo ja wiem, że liny takie duże szczególnie chodzą parami. 3-4 sztuki, 5 sztuk, maksymalnie takie stado 5 sztuk. Więc to trzeba teraz szybciutko powtórzyć. Jeszcze tutaj. Złoty pelet trafisz, smaku nie zdradzamy. Jest to przynęta, która wszędzie się spisuje, na którą bierze każdy gatunek ryby. Ostatnio Kacper Amura na to złapał. A Piotrek liny, karpie, karasie, leszcze, płocie, wszystko. I pelet dwójka Black Hollywood oraz? Ola, oraz ta czarna nawilżana, żeby troszeczkę to zmieniło kolor na dnie, bo dno jest ciemne w tym miejscu i żeby nie było za jasne, tak? Żeby towar nie był z koszyka za jasny, żeby się ryby nie poszyły. No dobra. To jest truskawka z Black Hollywoodem. Tam wcześniej błąd chyba mały popełniliśmy. No dobra, troszeczkę trzeba dosypać. No starczy. Pelet dwójka truskawka i Black Hollywood wcześniej to był. I to trzeba domoczyć, bo się nam kończy, a nie lubię jak zawsze brakuje towaru, tak? Bo to było czarno-czarno-czerwone. Czarno-czerwone to wcześniej chyba była... wcześniej był pelet krylowy. Bo kryl jest czerwony. Kryl był i była ta zanęta czarna nawilżana, tak? A teraz o, idę sobie tutaj, mam wiadereczko z wodą. Jest taka szkoła, że podobno jak ma pelet 2 mm, to trzeba... 2 minuty. Ja nie wiem, słuchajcie, ja sobie robię to w ten sposób, bo to trzeba mieć wyczucie, tak? Nie za dużo, nie za mało. W ten sposób sobie robię. Ja już to czuję w rękach, że będzie ok. Za jakieś 20 minut delikatnie jeszcze tylko domoczę. Ja tam jakoś nie potrzebuję na 2 minuty tego wstawiać, żeby mieć pewność, że będzie ok. Bo według mnie już jest dobrze. No już jest, no linek w farmie pierwszy raz od 7 lat coś takiego widzę. Już prezent od wujka Piotrka dla wujka Kacpra. O, taki fajny. Niezależnie w którą stronę bierzemy, jak go nawet tak obrócimy, to się wcina. Dolna warga. Dolna. Praktycznie nie ma opcji, żeby się nie wiadomo jak się ułożył. Od razu się wcina. No widzę. Proszę. Dzięki. Wetnie skarpia? A jak? Dobra, to powodzenia. Dzięki.
No i na ekofarmie dojechała taka pyszna kolacja. Nie było karpia, mimo że w menu jest, ale jest dorsz i sandecz. To jest rzekomo dorsz, w którego tak średnio wierzę, no ale dalej jest w miarę smaczne. Trzyma się. Nagrywasz? Tak. Mamy na metodę karpia, razy na 100% mamy karpia na metodę. Ja jestem mega zajebiście zadowolony. Od razu to wcinam. Bo oczywiście, że mamy karpia na metodę, już nie wiesz. Słuchajcie, ta metoda miała być do zabawy, ale widzę, że zabawa przeroziła się w coś pięknego. No nie spodziewałem się na metodę. Nie wiem, 2 godziny temu był ten lin, tak? Ale to na pewno już nie jest lin. No słuchajcie, jak na metodę na Zelechowie wyjmę fajnego, dużego karpia, to już będę bardzo, bardzo mega szczęśliwy. Oczywiście, jak zwykle w tym momencie najlepszym Rafała nie ma, tak, Kacperku? Nie ma Rafała w tym momencie. On zawsze te najlepsze akcje przegapia, ale rolka była piękna. No. 20 sekund, 30 sekund zanim Kacper włączył kamerę, była rolka. Teraz kołowrotek odpuszcza. Odjeżdża, zobacz. 0,40, dobrze do kształtowy hamulec i ta ryba jedzie. Tylko mówię, nie możemy przegiąć pały, bo jest 8 haczyk do metody. Nie jest 6 ani 4, tylko 8. Ale jak dobrze poszło w dolną wargę, to myślę, że nie powinno być problemu, żeby to wyjąć. Kurwitko. To nie chcę kawy. Zobaczcie, kij wygięty jest, no. Zobacz, co się dzieje. Moim zdaniem jest kolejna ryba, bo myślę, że na pewno 15+. Słuchajcie, tej rybie nic nie mogę za bardzo zrobić. Ona jest dalej jakieś 20 metrów od brzegu i ona jedzie. Tak jak widzicie, ona jedzie cały czas. Jest naprawdę dobrze dokręcony ten kamerę. Nawet te 15 metrów ostatnie strzałówki się nie chce pokazać. Kurde. Wiesz co, na metodę się nie spodziewałem takiej ryby, ale no dobra, spoko. Wiesz, ja to wziąłem dla zabawy tą metodę, tak? Linki, karasie, jakieś leszcze. Patrz, znowu będzie wyjeżdżał, zobaczyć. Bo się już trochę naciągnąłem. No zobacz, Kasper, nagrywaj, co się dzieje. Słuchajcie, ja mam Dreamline Mikado 0,40 i 0,50 strzałówkę Dreamline'a Mikado. I tutaj praktycznie ryba rządzi, nie ja. Więc myślę, że jest zacna. Nawet co paluszkiem delikatnie przytrzymuję, otóżkę palca tą szpulę. To powiem ci, że to nie jest karaś. Leszcz. Leszcz. No, ale to musi być duży leszcz, taki norweski. Jak zwykle, jak był lin, to Rafał był w restauracji i teraz Rafał wziął dziewczyny i też poszedł do restauracji. Jak są najlepsze akcje, no nie? Na ekofarmie, no. Jak zwykle Rafała nie ma, tak? No, to cały Rafał. A potem, o kurde, przyjdzie, o kurde, coś wzięło, tak? Jednak strategia wujka Piotrka się zawsze sprawdza. Dużo sypać, czekać, cierpliwie czekać. Sukcesywnie dalej strategię w początku stosować, nie kombinować. Wcześniej czy później ta ryba przyjdzie. Jest! Daj się tylko wyjąć, daj się wyjąć! Wujek Piotrek robi robotę, po prostu ja robię robotę. Słuchajcie, ale to jest, jak on się dociągnie do brzegu, ale on jest, kurde, o Jezu! 20+. I to jest ten pelet nasz testowy, Rafał go ma podobno w przyszłym tygodniu wrzucić do sklepu, już że będzie dostępny, no nie? Ale to jest po prostu... Żebym się tylko nie spiął, bo się popłaczę, bo ja już go widziałem, już się raz pokazał, tak? On jest mój, no nie? On się raz pokazał, ale no słuchajcie, zobaczcie, zobacz.
Znowu strzałówka wychodzi. 15 metrów strzałówki wychodzi. Ale on jest. O Jezu! Kacper! On jest śliczny. Uwielbiam gościa. Oj, 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 chodź kolego. Chodź kolego. Oj. Nie no to, słuchajcie, zrobiłem na ekofarmie taką zasiadkę, jak to się uda wyjąć. Niby ktoś powie trzy doby, trzy karpie, tak? Czy płoci karasi. Ale jak się to uda wyjąć, słuchajcie, tą rybę, myślę, że większa, bo tam było 18-200, a myślę, że ta może być większa. Kacper. Już wiesz, co to znaczy strategia, tak? Zrobić, pomyśleć, wypatrzeć, wysądować i czekać. I tylko czekać, nic więcej, czekać. Jeżeli zrobicie dobrą strategię, jeżeli w nią wierzycie, to musi wam się sprawdzić. A ta ryba jest, myślę, że jedna z większych na ekofarmie, bo ja już ją przez moment widziałem. Dopóki ją nie wezmę do podbieraka, to nie wiem, czy to będzie naście, czy 18, czy więcej. Oj, oj, oj. Ale zobacz, co się dzieje. Się wygina Kacper, ja już naprawdę czuję w łapach, wiesz? Czuję to. No zaraz 20 minut holu. No, ja to czuję, ale on jest po prostu... Po prostu jest kloc. Zaraz zobaczysz, celuj tam w wodę. Co? Metodą się pobawiłem z gówniarzami, a na koniec wisienka na torcie przyszła, na metodę wzięła. Daś? Jo, pierdol. Przepraszam za wrażenie. Ale jest, kurwa. Ale koniec. O jest. Zobacz, jaki jest, kurde, cień. Zobacz, jaki jest cień, Kacper, w wodzie. Jezu. On jest, nie wiem, ile waży. Oje. Grubo jest, co? Kacperku, grubo. Dobra, żeby tylko go wyjąć, wiesz? Żeby tylko go wyjąć. Ja też. Ale jest grubo, co? Ile obstawiasz? 18,5, 19. No, na metodę, na palecik, ten 15 mm testowy. Rafał powiedział, że w przyszłym tygodniu się pokaże na sklepie, będzie do kupienia. No, ja go miesiąc testuję, ten palet mi się zawsze sprawdza. Ale tutaj, no, w najlepszym momencie samego prezesa firmy Rafisz nie ma, bo poszedł sobie gdzieś przynajmniej do restauracji i w tym momencie, kiedy najważniejszy moment, myślę, że podczas całej tej zasiadki. O jest, myślę, że 20 albo ponad 20, Kacper. No, jeszcze się zejdź. Nagrywaj to całe, bo to moim zdaniem to trzeba będzie całe puścić w internecie, żeby ludzie zobaczyli. Ale myślę, że... No, no trochę się powycina tam. Powycina się? To się powycina. Ja tam się nie przejmuję, czy się powycina, czy nie powycina. W każdym bądź razie ja myślę, że 20. No co, Kacperku? Jest. Zawołajmy prezesa. Panie prezesie, gdzie pan jest? Może pan przyjdzie? Prezesa, ale i nie ma. Prezes poszedł do restauracji, na kolację. No nie ma. Najlepsza akcja go ominęła. Słuchajcie, no jak ja łowię, tam złowiłem w sobotę 18-200 z plaży. Ten myślę, że jest większy. A myślę, że na pewno jest większy. Jest moc. Jest power. Jest power na ekofarmie. Ale moje marzenie o ekofarmie w tym roku się spełniło, ja już swoje zrobiłem, ja jestem już mega szczęśliwy. Oju. Zobacz, nagrywaj tam, nie, nie, nagrywaj, nagrywaj jego, gościa nagrywaj. To jest gość. Ale jest kolo. Jest, Kacper, na metodę, zobaczcie. Pelet ten, nasz testowy. O, jeszcze się wejdzie. Nasz testowy pelet, ten 15 mm. Rafał mówi, że w przyszłym tygodniu trafi na sklep. Co ja mogę? Nic nie mogę, Kacper. Ale takiej rybce mogę wybaczyć, no nie? No tak. I godziny mogę wybaczyć kolowe. Takiej rybce. Ja się nie obrażam, że ona tak robi. Ona jest taka fajna, żeby tylko w ten podbierak weszła i żeby się, nie daj Boże, nie odpięła. To ja nie obrażam się, niech sobie tak robi. Jeszcze z 10 razy. Słuchajcie, staram się Kacprowi swoją wiedzę, no bo ja łowię 30 lat, tak? Przekazywać i akurat wyczaiłem, że z ekipy Rafisza Kacper jest taką gąbką, która chłonie wszystko, no nie? Która się uczy i praktycznie co pojadę na zasiadkę z Kacprem, to już widzę, że coraz lepiej jest, coraz więcej on tych wniosków wyciąga. No i myślę, że tego Kacpra tutaj, kurde,
będę starał się jak najbardziej jak najbardziej doszkolić, najbardziej pokazać. I myślę, że z Kasprem, tak jak rozmawialiśmy, mamy takie plany, żeby pojechać mocno kiedyś na jakieś grube zawody. Ale myślę, że Kasper te wnioski z dzisiejszej lekcji też wyciągnie, tak? Najlepszy moment, właściciel firmy Rafisz, Rafał Fedoruk, najlepszy moment przegapił, poszedł sobie do knajpy. I to muszę się na niego poskarżyć, bo on ma zawsze takie szczęście, że zawsze się tak kończy. Pół godziny jest. Na metodę. Nie ma przykazać tej rybie, że żywa jest 0,40. Że jest przypon strzałowy i w ogóle nie przeszkadza. Się nie ciągnę jej siłowo, ciągnę ją w miarę normalnie. Nic jej nie mogę zrobić, no bo nie mogę jej nic zrobić, tak? Tego chłowrotka nie dokręcę na maksa, bo się z niego cały czas kopci. Ole ogon, widziałeś? O, żeż ty w mordę. No daj się w ten podbierak, weź, proszę wejść w ten podbierak, bo ja już mam dosyć, Kacper, naprawdę, wiesz, że ja jestem zmęczony już. No 30 minut. Ja cię kręcę. Ty masz komórę przy sobie? Mhm. Dzwoń po Rafała, niech on tutaj zasuwa. To biegiem, niech biegną. Niech to się nagra, niech oni tu biegną. Oczu. Poczekaj, połóż się i wejdź do podbieraka. W las. Dzwoń po Rafała, niech oni tu biegną. Słuchajcie, mam go w podbieraku! Mam go! Dawaj, Rafał, bo karpie mam. Ale dawaj, biegiem! Biegiem! No, z 18 20. Kilo. 20. 20. Biegiem! 20. Graty. Kacper, wiesz od kogo się uczysz? No, od mistrza. Zdobyłem ekoparmy, powiem wam, że Kacper nagrywa. 3 doby, no i takie konie. No po prostu ten to już jest taki koń. To się tego nie da opisać. To się nie da tego opisać, naprawdę. Także moim zdaniem ja przez 3 doby ekoparmę zdobyłem, jest zdobyta. Wyciągnąłem maksymalnie, co się da z tej wody. Ja pierdolę! Dawaj do góry! Ja pierdolę! Nagrywaj to! Poczekaj, ten kijo podkładam wszystko. Podbierak trzeba złożyć, jakby było branie. Żeby trzeba wyjąć z tej ryby podbierak. O Jezu, 25! 25! Aaa, kurde! Jest! Złoty pelet Rafisz, nowość, która jeszcze nie wszedła do oficjalnej sprzedaży, bo w fazie testów była, ale już wejdzie. Na metodę! Na metodę! Bydle! Matę od góry! Bydle! Ważymy go, masz wagę? Mamy wagę! Ile obstawiasz? 20, ja mu daję równe 20. Nie, on ma więcej niż 20, 23? Mamy wagę. Dobra, jedziemy. Dojebałeś! Dojebałeś kontę! Zdemolowałem ekofarmę! Jak zawsze! Zdemolowałem ekofarmę! No każdym mówisku, na którym jest. Jest. Zawsze ma najlepszy wynik, ale karpia dojebał. Wiesz ty. Jest, nie wiem, moim zdaniem jest 22-23, obstawiam. No ja mu 20 daję, dawno do czegoś takiego dużego nie widziałem. Dobra, mamy specjalnego poda do ważenia. Mamy profesjonalną wagę anakondy. Mata ma z kilogram na pewno. Chwila prawdy. Ale chlapnął mnie po oczach. Ale dostałem po oczach. 20. 20. 20,5. 20 kg z ekofarmy. 20,5. W sobotę. No. Ja mogę jechać do domu. Ja mogę jechać do domu. Gratulacje. Ja już swoje zrobiłem. Gratulacje. Dobra, chodźcie, to co? Wrzucimy jakieś zdjęcia z nim. Jakieś gratulacje. 19,5 na czysto. Bo tam było 20,5 na wadze. Dobra. Więc kilogram mata ma na pewno. Dobre zdjęcia, lubcie lustrzankę. Znaczy, słuchaj, no dobra. Nagrywam. Oj. Karp 19 kg, 19,5 i 19,5, bo 20,5 było z wagą. Prawie 20 na ekofarmie, złoty pelet Rafisz plus popek.
Ogólnie ten pelet, złoty pelet, my smaku nie zdradzimy. To już jest w naszej ofercie, mamy tutaj 20. Prawie, no, największy karp na moim filmie praktycznie. Zróbcie chyba. Zróbcie mi kilka zdjęć. Jeden z największych karpi na moich filmach. To jest jedna z największych ryb na ekofarmie. To jest chyba największa. Chyba największa, no jedna z no. W tym roku na pewno największa. No bo nie wiem. Do wody. Idzie, no. Rafał też tam pewnie nagra. Samemu trochę ciężko. Ojej. Na pewno obstawiałem, że był większy od tego, co miałem w sobotę. Miałem w sobotę. Znacznie większy. Teraz spróbujemy go jeszcze raz tutaj. Mam nadzieję, że nam nie uciekniesz, kolego. Pokazać. O. Słuchajcie, zrobimy takie błogosławieństwo. Proszę bardzo. Piękna rybka. Taki maluszek, bąbelek sobie wziął na metodę. Dobra metoda była? Dobra była. Złoty smakowała? Smakowała ta metoda. Bardzo dobra była ta metoda. Słuchajcie, puszczamy. Niech on sobie płynie. Mamusie, taką 25. Dokładnie. To jest mistrz. Dla mnie Kasper, osobiście. Ja biorę ciebie i jego i jedziemy na Ortel Classic za 3 lata i wygrywamy. Dla mnie osobiście to jest chyba najlepszy polski wędkarski garpiarz, bo nie znam kogoś lepszego. Gdzie z nim nie jesteś, to on tak ma najlepsze wyniki. Całe łowisko razem wzięte. Nie no dobra, no. Teraz ja może mogę... Ja tam nie będę zachwalał, no, ale tak jest. Ale nie muszę dzisiaj w nocy już nic złowić, Kasper, wiesz? Kulisy złowienia karpia 20. Co się działo, jak do tego doszło? Słuchajcie, no bo Rafał chce posłuchać tego, bo ja Rafałowi też zawsze podpowiadam, tak? Słuchajcie, był lin i po linie były 2 godziny przerwy. Pojechała cała łódka, do łódki był wpakowany koszyk z metodą, tak, do łódki. Poszło 1,5 kg zanęty i nie było żadnego brania. No i teoretycznie, no, ryby nie brały, tak? Praktycznie, jeżeli tam była ta zanęta rozsypana, bo z tej łódki to się wysypało, opadło na dno, tak? Ta zanęta była rozsypana. Jeżeli wszedł taki duży karp, który tam regularnie co chwila podchodził, podgryzał, coś tam podbierał, to wypłoszył wszystkie leszcze płocie, dlatego przez 2 godziny nie mieliśmy brań, bo ja byłem zszokowany, nawet mówiłem Kasprowi czy Rafałowi, że nie ma brań. Jestem zszokowany, bo dopiero wywiozłem łódkę, pamiętasz, mówiłem ci. No. Tak? I ten karp gdzieś tam już w okolicy, słuchajcie, krążyć, on sobie tam podbierał co chwila i wypłoszył całą drobnicę. Przez 2 godziny po wywiezieniu, gdzie tam poszło 1,5 kg na dno towaru, nie było brania, no i wziął ten karp. No i to jest cała filozofia. Jak wchodzą duże ryby, to te małe, mniejsze uciekają, te duże ryby przepłaszają tą całą drobnicę i później może być taka sytuacja, że mieliście fajne brania, regularne brania, a potem jest cisza. I ta cisza wcale nie oznacza, że się brania skończyły, tylko w tym momencie najlepiej trzeba się skupić, żeby wyjąć taką rybę. Bo ryba jest... Kotek, no chyba największa w tym roku na ekofarmie. No myślę, że na pewno największa w tym roku na ekofarmie. No myślę, że 2 największe, no. No. W ciągu tej zasiadki zrobię 2 największe, także jest super, no nie? W ciągu 2 dni. W ciągu 2 dni, dokładnie. We'll be right back.